Co cię za to smuci? Takie coś? Że zbanowali mnie na TikToku. Cześć Wam, dzisiaj mam przyjemność poprowadzić wywiad z Kevinem. Z Kevinem sam w domu. Wszyscy na niego tak mówią, ponieważ jest bardzo podobny. A tak naprawdę jak się nazywasz? William Bartosiak. Pięknie. Mam do Ciebie parę pytań. Pierwsze pytanie, jakie chciałbym Ci zadać, to o czym lubisz marzyć? Jakie jest Twoje marzenie? Żeby jeździć autem. O, żeby mieć prawo jazdy, żeby już móc sobie jeździć autem, tak? Kierować. A jakie auto byś chciał? Lamborghini? Tak. O, to takie no, konkretne marzenie. Złote. Złote. A jakie felgi? Czarne. Czarne felgi? No to takie kozackie. No dobra, to drugie pytanie. Z czystego złota. Z czystego złota? To chyba kupę pieniędzy musi kosztować takie autko, co? No. I bardzo szybkie jest. No. No bo jadę na stację i będę driftował. I będziesz na stacji driftował? No. Ale super, kurde. No to super. A będę mógł z Tobą? No. Przewieziesz mnie? No. No to super. Podoba mi się Twoje marzenie. O, aby Ci się ziściło. Drugie pytanko. Co sprawia, że jesteś radosny? Co sprawia, że jesteś radosny, szczęśliwy? iPhone'a, tak? Ale to masz bogate marzenia i no to super, super. iPhone, no taki, no podobno jeden z najlepszych telefonów, tak? Idealnie by pasował do Lamborghini, nie? No. Trzecie pytanie. Gdzie chciałbyś pojechać w podróż? Do Zakopanego. A jak chciałbyś się tam dostać? Autem. Lamborghini? Tak. O! Kolejne pytanie. Gdyby Twoje maskotki mogły mówić, to co one by mówiły? Co by powiedziały? By na mnie liczyły w wyścigach. Liczyłyby na Ciebie, tak? Trzymałyby kciuki, żebyś no, wygrał. No zawsze przyjeżdżają lepsze auta od moich. No bo ja też mam sportowe, oni jeszcze mocniej sportowcy. I też dostaję pieniążki, stówę, a oni dostają więcej. A, i jakby trzymałyby kciuki, to byś miał lepsze miejsce, tak? I byś szybszy był od nich, i byś więcej kasy zarabiał, tak? Powiedz mi, jak to jest, kiedy ja Cię przytulam? Fajnie. Fajnie? No. Cieszę się. Powiedz mi, jak okazujesz ludziom, że Ci na nich zależy, że ich kochasz? Przytulasz ich? Tak. Buziaczka dajesz? Tak. Piąteczkę? Tak. Coś jeszcze? Tak. Co? I serduszko im pokazujesz, tak? Mhm. Bosko, i wow. Maluję I malujesz rysunki dla tych ludzi, tak? I serduszka tam są. Jakbyś mógł przeznaczyć 100 zł dla dziewczynki lub chłopczyka, który potrzebuje pomoc, i byś mógł im coś kupić, żeby im było weselej, radośniej, to co byś im kupił za Twoje 100 zł? Takiego fajnego kraktorka. Tak? No. O, to dla chłopczyka, tak? No. A dla dziewczynki co byś kupił? Lalkę. Lalkę. Wiadomo. No wiadomo, proste. Byłaby szczęśliwa, prawda? No. Teraz sobie wyobraź, jesteś fotografem, robisz dużo zdjęć. Co byś fotografował najwięcej? Dzieła. Dzieła? Sztuki. Dzieła sztuki byś fotografował, tak? Też w galerii. W galerii, tak? To byś chodził po galeriach i byś fotografował piękne, zabytkowe i nowoczesne i wszystkie dzieła sztuki, tak? Ładne. Ładne. Ekstra. Pomysłowe. Powiedz mi, jakie wspomnienie sprawia, że jesteś radosny? Co sobie przypominasz? Mrągowa baseny. A, bo jak pomyślisz sobie, jak byliśmy w Mrągowie na basenach i wtedy to wspomnienie sprawia, że jesteś szczęśliwy, tak? Że się uśmiechasz. No z tej zjezdalni w końcu mogłem zjeździć. Tak. A tak to nie mogłem. Tak. Tylko z Tobą. Tylko ze mną, a tak to mogłeś sam sobie powariować. No. Co Cię za to smuci? Co jest takiego, że sprawia, że jesteś smutny? Takie coś? No.
Co? Że zbanowali mnie na TikToku. To sprawia ci smutek, tak? Że cię zbanowali na TikToku, tak? No widzisz, jakie to są. Wiesz o tym, że Donalda Trumpa też zbanowali na TikToku, na YouTube, na Facebooku, na Twitterze i na Instagramie? A on jest prezydentem. No dobrze, kolejne pytanie. Wyobraź sobie, że jesteś szefem kuchni. Opowiedz mi o swojej restauracji. Czyli masz swoją restaurację, jesteś szefem kuchni. Jakie byłoby tam jedzenie? Hamburgery, cola, Pepsi, frytki. Aha. I takie z zabawkami. Aha, tak jak w McDonaldzie Happy Meals, tak? No. A, fajnie. A byłoby coś, jakaś dieta, jakieś dla ludzi, którzy trenują? Jakieś fit jedzenie też byłoby? Tak? A co byłoby na przykład? I catering. I catering byś robił, tak? Sportowy catering, tak? Żeby ludzie mogli super wyglądać, jak ćwiczą. No. Mhm. Brawo, ekstra pomysł. No, byłbyś przedsiębiorcą bardzo dobrym, szefem. No dobrze. Milanku, powiedz mi, co daje ci energii? Co ci daje dużo energii? Jedzenie. Jedzenie, tak. I trening chyba, co? No. Energię. Trening to bardziej się męczę. No w sumie tak. To zabiera energię, nie? No ale później jak się zregenerujesz, to ci oddaje energię. I wtedy jesteś silny, energetyczny, prawda? No. Tylko trzeba. Jak odpoczniesz, no to masz energię. Tak, najpierw potrenujesz, zmęczysz się, potem dobrze zjesz, odpoczniesz i wtedy masz jeszcze więcej energii niż trenowałeś, tak? Proste. Dziękuję ci bardzo za wszystkie pytania. Byłeś bardzo dzielny. Żegnamy się z wami. Dziękujemy za waszą uwagę. Pożegnasz się z nimi? Cześć! Dzięki że za waszą uwagę oczywiście. Dużo zdrówka. Dużo zdrówka i do zobaczenia w następnym odcinku. I wiem, że wam się uda dużo lajków. Tak, dajcie dużo lajków dla Milanka i dużo komentarzy i udostępnijcie ten post, tak? Tak. Tak, dziękujemy. Pa! I just wanna lie in the sun.